Witam serdecznie, moi drodzy. Chciałbym Was dzisiaj przeprowadzić przez proces robienia sobie marmolady z jarzębiny. Wiem, że temat nie jest zbyt popularny. Trochę mnie to nie dziwi. Natomiast z drugiej strony trochę mnie to cieszy, bo nie ma konkurencji na drzewach z jarzębiną i można się nieźle obłowić. Ale jeżeli uznasz chociażby po tym materiale, że warto, to oczywiście zapraszam. Zostawmy oczywiście co nieco ptakom, żeby miały na zimę co jeść. Natomiast trochę możemy sobie oczywiście skorzystać. Moi drodzy, materiał zmontowany, więc opowiem Wam teraz, oglądając go wspólnie z Wami, co tutaj będzie się działo. Zapraszam. Tak więc jarzębina jest po przemrożeniu pierwszym, być może nawet drugim delikatnym przemrożeniu na drzewie, więc obieramy, myjemy i kiedy już mamy umytą, no to ja Wam oczywiście pokażę tutaj, co zrobić, mając sokowyciskarkę. Ręcznie oczywiście robimy wszystko gotując, natomiast ja, moi drodzy, chciałem zrobić preparat, o którym za chwilę więcej powiem, który nie jest poddany obróbce termicznej. Uwaga, moi drodzy, jest to produkt, który przynajmniej w teorii jest bardzo dobrze działający na pasożyty w układzie pokarmowym. Może mieć działanie rozwalniające, może też wywołać bóle brzucha, może wywołać biegunkę. Natomiast w moim przypadku, w tym roku, każdą jarzębinę, którą stosowałem, nie miała takich właściwości, jeżeli chodzi o ból. Żaden ból się nie pojawiał. Nie wiem, czym to jest spowodowane. No, dlatego też postanowiłem wykorzystać tą jarzębinę, powiedzmy sobie, na surowo. Sama jarzębina, z racji tej, że ma dużo różnego rodzaju kwasów, też bardzo popularny kwas sorbowy, parasorbowy, to wszystko są konserwanty naturalne, więc witaminy C mamy też dużo, więc nie ma tutaj potrzeby dodatkowo konserwować, natomiast no tak jak mówiłem, oczywiście poddajemy temperaturze, jeżeli chcemy, czyli możemy to później wszystko zagotować. Jeżeli się boimy, mamy obawy, natomiast ja celowo tutaj nic nie będę robił. I moi drodzy, po pierwszym przemieleniu wstępnym, rozdrobnieniu w zasadzie, rozgnieceniu, dodaję cukier. Tutaj na 700 g owoców dałem 400 g cukru i to było za dużo. Ta odmiana jarzębiny jest dosyć słodka. Jest zresztą po pierwszych przymrozkach, więc dodatkowo ta słodycz jest większa, natomiast następnym razem, kiedy będę robił, czyli prawdopodobnie jutro, tego cukru na te 700 g dałbym po prostu o połowę mniej, czyli około 200 g. I teraz, kiedy to wszystko razem wymieszałem, poddaję kolejnemu, ale teraz już nie gnieceniu, tylko wyciskaniu, czyli z tą końcówką do wyciskania soków. Wygniatam i tutaj, jak widzicie, już pojawia się marmolada czysta, piękna, bez żadnych nasion. I teraz, gdybym cały czas używał tej końcówki takiej, która naprawdę na maksa wyciska wszystko, co się tylko da, i tutaj widzicie, bardzo suche wytłoki wychodzą, ale to naprawdę mrówcza praca i to by mi zajęło nie tak jak teraz około godziny, tylko pewnie ze 3 godziny, gdybym to robił wszystko powolutku, powolutku, właśnie z tą końcówką. Oczywiście dzięki temu miałbym maks wszystkich substancji, na których mi zależy w tym wypadku. Im więcej razy to przemielę, a zrobiłem to chyba z 5 razy, no uzyskam oczywiście więcej też, ale nie tak mocno, gdybym, tak jak mówię, skupił się na tej końcówce do wyciskania, że tak powiem, na maksa. W pewnym momencie użyję też alkoholu. Ten alkohol można dać wcześniej, można go w ogóle nie dawać. Natomiast alkohol ma też takie właściwości, że wyciągnie jeszcze więcej. A z racji tej, że ta pulpa u mnie nie jest właśnie taka mocno wyciśnięta, tak jak widzicie, jest ona tutaj jeszcze taka dosyć wilgotna, to chciałem, żeby ten alkohol, on tutaj sobie tak kwadransik, to jest takie minimum, sobie pomacerował się razem z tymi wytłukami wstępnymi. Ale jednocześnie jeszcze 2-3-krotnie przemielenie to spowoduje, że tych substancji powinienem mieć więcej. Tak już mniej więcej wygląda taka ilość już gotowego dżemu, powidełek. Teraz jeszcze właśnie już lekko nasączonym alkoholem,
który jest niewyczuwalny tak naprawdę. Przeciskam. Moi drodzy, jarzębina, dobrze wiedzieć, ma właściwości zbliżone, w zasadzie takie same, bo to jest też z rodziny, do głogu, moi drodzy. Czyli działa na sercowo. Też trzeba uważać, jeżeli ktoś ma problemy z krzepliwością, no jarzębina zwiększa tą krzepliwość, ponieważ ma dużo witaminy K, więc trzeba uważać. I tak jak mówię, tego typu produkt jest no w zasadzie takimi powidłami na pasożyty. No i oczywiście też trzeba uważać, podkreślam jeszcze raz, jeżeli ktoś miałby mieć problemy, znaczy obawiałby się problemów delikatnego bólu brzucha czy biegunki i nie chciałby tego, to oczywiście tego typu produkt jest niewskazany. Teraz te dwie opcje tutaj, czyli ta bez alkoholu i z alkoholem, mieszam ze sobą. No i wszystko wędruje do słoików i tak jak mówiłem, w zasadzie to już nie wymaga żadnej konserwacji. Ja oczywiście standardowo użyję palącego się spirytusu, to za chwilę zobaczycie. Tak profilaktycznie. Wszystko wyląduje też w lodówce. W zasadzie no, wszystko, no, dwa słoiczki, bo jedna połóweczka oczywiście już jest jedzona, wszystko jest w porządku. I zobaczcie, jaka jest gęstość. Jest przeogromna. Aż ciężko ubijać i to też trzeba zrobić, żeby nie było powietrza w słoiczku, więc musimy to wszystko tak dobrze ubić, żeby tego powietrza nie było. Lepiej, żeby go nie było, chociaż tak jak mówię, to jest produkt sam w sobie silnie konserwujący się. Także nie ma się co obawiać, że nam się coś tutaj zepsuje. Natomiast oczywiście, jeżeli miałoby to leżeć długie miesiące, no to każde dodatkowe zakonserwowanie będzie mile widziane. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, to zapraszam pod materiałem, dajcie, ja będę robił sobie różnego rodzaju tutaj powidła jarzębinowe. Myślę kilkanaście słoiczków sobie zrobić, z czego kilka po prostu różnych opcji. A to jest, tak jak mówiłem, wersja na surowo, nie wymagająca żadnych konserwantów. Delikatne powidełka, nawet nie sklepkiem, tylko tak po prostu zjeść i jeżeli chcemy się odrobaczyć, to dlaczego nie w ten sposób? Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeżeli tak, to wiecie co robić. Zapraszam do kolejnego materiału, pozdrawiam Was serdecznie i zadawajcie oczywiście pytania. Trzymajcie się ciepło, bo zima idzie i pamiętajcie, to jest bomba witaminowa. Jarzębina, cudo. Trzymajcie się, cześć.